Witajcie, kochani. Pamiętacie, jak mówiłam nieraz, że cuda spotykam codziennie? Wierzę w cuda i cuda są po prostu na każdym kroku codziennie. Żeby zaufać intuicji i za głosem serca, wtedy wszystko płynie lekko i swobodnie. Dzisiaj przyjechałam do Kielc na jedną noc, potem mam szkolenie i wynajęłam najtańszy hostel, jaki był w Kielcach i stało się coś takiego, przypadek, chociaż nie ma przypadków. Mój pokój, w którym miałam nocleg za 116 zł, uległ awarii i dostałam w związku z tym apartament i chciałam Wam, kochani, pokazać ten apartament, w którym dzisiaj będę nocować za te 116 zł. Muszę zobaczyć, czy mi się odwraca kamera. Tutaj są schody. To jest tylko prywatny, nikogo tutaj już więcej nie będzie, tylko będę sama. Idziemy do góry. Pokażę Wam, wiecie, bo ja w życiu nie byłam w takim apartamencie, jeżeli w ogóle kiedyś byłam w apartamencie. To jest sypialnia z kominkiem. Łazienka. Tu jest pierwszy tarasik. Jest piękna pogoda w Kielcach. Miałam zamiar zwiedzać miasto. Nigdy nie byłam w tym mieście, ale teraz to się zastanawiam, czy ja w ogóle się stąd ruszę. Piękny jakiś widoczek. Tu jest jakaś kolejna sypialnia. Ja się trochę gubię, nie wiem, tu nie byliśmy. Tu jest kuchnia, gdzie rano przyniosło mi śniadanie. I tutaj, kochani, są kolejne piętro. Też ten apartament ma chyba dwa piętra. Trzy w sumie, licząc z tymi schodami w dół. Od klatki schodowej. To jest hostel, kochani. Apartament w hostelu. Przypadkiem mi się trafił, jak kurze, ślepiej kurze ziarno, można powiedzieć. Ale nie ma przypadku, wszystko gdzieś jest po coś. Tu jest druga kuchnia. I tarasik. Z grillem. Tu pewnie sobie poleżę. Przyjemne deski do chodzenia boso. I kochani, to jeszcze nie koniec. Trzy razy się pogubię, ale w końcu się nauczę. Tu są kolejne sypialnie zamknięte. I jeszcze gdzieś widziałam, że są schody jeszcze do góry, więc jak ktoś będzie chciał kiedyś wynająć ten apartament, to polecam. Pięknie, czysto, pachnąco. Tu druga łazienka. O, proszę bardzo. Chyba nigdy nie byłam w takim jacuzzi. Także takie cuda się dzieją. Pozdrawiam Was, kochani. Tu się zakończę. Pozdrawiam Was. Miłego dnia.